The end of Bury Football Club feels like a bereavement for some fans. After 134 years in the Football League, it's all over. Tied up with it, decades of memories, victories, defeats, even marriage proposals. It's just everything you do, you know. I got engaged over there to my fiancée. It's just, it is. I just lost words now. Just absolutely devastated. Bury FC to angielski klub z siedzibą w Bury w hrabstwie Lancashire. To dwukrotny zdobywca Pucharu Anglii. Wiele, wiele lat tradycji klub, który został założony 24 kwietnia 1885 roku, jest praktycznie skreślony z listy klubów Anglii. Nikt nie może się z tym pogodzić. Kibice, którzy bardzo mocno zaangażowali się w życie swojego klubu, starali się go odbudować, wspierać do samego końca. Teraz są zrozpaczeni. Klub nie ma żadnych pieniędzy. Klub nie ma żadnej przyszłości, właścicieli po prostu nic. Nawet nie ma piłkarza. Jednym słowem, katastrofa. Katastrofa, która sprawiła, że Bury FC zostało wykluczone z League One. Jednakże w ostatnim momencie pojawia się promień nadziei. Promień nadziei, który pojawia się w postaci nowego trenera, a zarazem właściciela, który zainwestował swoje bardzo duże pieniądze, żeby uratować zasłużony klub w Anglii. Tym właścicielem, tym wielkim inwestorem jest nie kto inny jak Jakub Błaszczykowski, który od tego momentu przejmuje stery The Shakers. Jak dobrze wiemy, piłkarzy brak, a żeby grać, trzeba mieć kim. Dlatego też zostały ogłoszone wielkie testy, wielki nabór piłkarzy do klubu Bury FC. Oczywiście wymogi były bardzo proste. Zaangażowanie i poświęcenie. Finansów nie ma zbyt efektownych, ale ważna jest tutaj wiara w zwycięstwo. I dlatego też zebrano grupę lokalnych ludzi, którzy się zgłosili i te testy zaliczyli. Czy oni są w stanie stworzyć nową generację piłkarzy Bury FC? Czy z tymi piłkarzami i z tym inwestorem klub Bury FC jest w stanie się odrodzić i wyjść na wyższy poziom? Oglądajcie i sprawdźcie sami. Oczywiście klub też musi mieć w czym grać, więc stroje były też bardzo ważną sprawą. Na ten moment nie było żadnej umowy sponsorskiej, ale zgłosiła się bardzo popularna firma transportowa, która świadczy usługi transportowe na linii Polska-Ukraina. I to ten właśnie człowiek podpisał umowę sponsora głównego i trafił na trykoty Bury FC. Cześć, Lechle Pitero, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii. To jest kariera, którą rozpoczynamy w League One. Road to Glory. To nie jest jednak takie typowe Road to Glory. Sami słyszeliście, sami widzieliście, jaka jest sytuacja. Klub bankrutuje, pojawia się Jakub Błaszczykowski, przejmuje ten zespół. No i musimy wygrzebać go z ogromnego problemu, gdyż nasza jakość, trzeba powiedzieć jasno, to nie jest jakość, która by gwarantowała spokój w tej lidze. Poznajmy zespół, który został tutaj zebrany. Więc w bramce Nojus Petrauskas, dalej Kasper Wieczorek, Bartosz Jankowski, obrońcy to po pierwsze Estonia, Tenis Leb, Cedric Jansen, tu z kolei Holender, Dinget, tak go będę nazywał po prostu, Dinget, Mongol na stoperze, ogromny potwór, Grigor Bedrosyan, z kolei tutaj mamy Ormianina, Alfie King, Lucas Acuna, Wenezuela i Sam Morgan, to ostatni stoper w tej kadrze, najbardziej doświadczony 20-letni Anglik. Na prawą obronę mamy takie możliwości jak Ryszard Wójcik, Joel Brown. Teraz przejdźmy do pomocy. Jonathan Cooper, Gudmund Kilberg, piłkarz z Wysp Owczych, Vadim Mazipow, lewy pomocnik z Białorusi, Iljong Ko, raper z Korei Północnej grający na środku pomocy. Łukasz Olkowski to z kolei Polak, kolejny środek pomocy w naszej kadrze. No i jeden z takich klasycznych zawodników to pierwszy kot z Konga, Yosom Laum. Jan Kamencew to Kazach i on też będzie starał się tutaj brać piłkę i rozgrywać w naszej drużynie. Na prawej pomocy albo na lewej będzie sobie starał pomagać Janis Becker, Luksemburczyk. Kolejnym Kazachem, drugim w naszym zespole jest Askar Karpaty, nominalny lewy skrzydłowy. No i ostatni lewy skrzydłowy to Dariusz Kwiatkowski. I jeszcze jedna postać na bok, jest to Dawid Balan. No i teraz czas na
kozaków w ataku. Pierwszym z nich jest Mamadou Kereku. Jak widzicie, to jest drugi kot z Konga, naprawdę potężny, dobrze zbudowany piłkarz. Jego rywalem na szpicy będzie Dmitry Dubkow z Białorusi oraz piłkarz San Marino Lorenzo Lombardi. Ale ta kadra jeszcze nie jest kompletna. Wyszukamy przyszłą gwiazdę, zobaczymy, co nam jeden taki szczęśliwy traf potrafi zaoferować. I jest nasz super talent Julian Lopez, Argentyńczyk. Ogromny potencjał, środkowy pomocnik ofensywny. No zobaczymy, no mamy naprawdę duży potencjał na tej pozycji. Jest przecież nasz Scott z Konga, teraz jest Julian Lopez. Zobaczymy, no ale na pewno oferuje on ogromne możliwości na przyszłość. Zobaczmy, jakie cele nam postawili włodarze. Cele są dwa i są bardzo proste. Po pierwsze, uniknąć spadku, co jest realnym celem, biorąc pod uwagę, że dysponujemy praktycznie najgorszą kadrą w całej lidze. No i drugi cel to jest 1/16 finału FA Cup, czyli trochę tam powalczyć, trochę dać szansy zawodnikom, kibicom na dobre emocje. I rozpoczynamy już od pierwszego starcia w naszej karierze. Naszym pierwszym rywalem w pierwszej kolejce Ligue 1 jest zespół MK Dons. I jesteśmy już na stadionie Bury FC, klub, który jeszcze niedawno miał zniknąć z mapy piłkarskiego świadka, a tutaj rezurekcja. Wszystko jednak jest ustalone i wszystko jest możliwe. Przystępujemy do rozgrywek. Drużyna kompletnie nowa. Nieznani piłkarze zebrani na takim poszukiwaniu talentów przez Jakuba Błaszczykowskiego. I ten team właśnie tutaj pierwszy raz wychodzi, no i gra ze sobą, reprezentując barwy nowego klubu, no w takiej bardzo zaszczytnej okazji. I teraz się pewnie zastanawiacie, na jakiej zasadzie wpadłem na tę karierę, na jakiej zasadzie ta kariera będzie funkcjonowała. No to jest taka kariera Road to Glory, tylko to nie jest zwykła kariera Road to Glory. To nie jest taka zwykła kariera, gdzie widzicie zwykły klub, kupujecie kolejno piłkarzy, budujecie pozycje. Takie kariery są dosyć popularne, dosyć częste. Oczywiście nie mówię, że są złe, ale bardzo mało jest takich serii jak ta, gdzie wykorzystujemy głównie zawodników wygenerowanych. No bo to jest ciekawe, bo tych zawodników nikt nie zna. I zawsze jest to niespodzianka, zawsze to jest ciekawość, jak tym zawodnikom pójdzie. Nie powtarzają się te same twarze. No i tutaj możemy się z tym teamem naprawdę integrować i zżyć, bo naprawdę jest kilka ciekawych postaci, jak na przykład teraz ten napastnik Kerku, który jest naprawdę potężny. Uwaga, dośrodkowanie, pierwsza okazja, no nie! Nasz bramkarz. No to jest Litwin, wysoki Litwin. No wiem, że wielu z was pewnie nie jest tutaj do niego przekonana, bo przecież wysoki Litwin to pewnie koszykówka, a jak nie gra w koszykówkę, to znaczy, że jest słaby. No ale tutaj na pewno się nie pokazał, no ja na niego liczyłem. Też nie do końca dobre krycie, no ale bramkarz tutaj ponosi największą odpowiedzialność za to trafienie Kierana Agarda. No niestety, 12 minuta jest już pod górkę. No, teraz się urywamy. Jest Loum. Jest nasz kot z Konga. Loum, wystawienie piłki przed pole karne, to jest Cooper, jest jeszcze Lep. Lep, ole, przyjęcie, no tak, muszę się do tego chyba już przyzwyczajać, że tak to będzie wyglądać po wielu miesiącach grania najlepszymi piłkarzami. Przejście na taki poziom bywa bolesne. Loum, przez środek, końcówka pierwszej części. Dobrze, teraz zrobił błąd nasz przeciwnik. Stwarza nam szansę. Lopez, tym złym przyjęciem wychodzi na dobrą pozycję. Lopez, będzie corner, no w końcu jakieś zamieszanie pod polem karnym przeciwnika, no zobaczmy, co możemy z tego wykombinować. Uwaga, jest szansa na gola, czy też nie, piłka wraca. Uderz, nie uderzysz, o Jezus Maria, no ale to będzie naprawdę bicie głową w mur. Ale nikt nie powiedział, że od początku będziemy tutaj dominować. No, uwaga, Bowery. Centra w pole karne i po prostu w ten sposób nasza obrona zostaje zaskoczona po raz drugi przez Agarda. Fantastyczny początek, o Jezus Maria, co ty robisz? Fantastyczny początek drugiej połowy MK Dons po tym dośrodkowaniu Boweriego.
No Bedros Jan to jakby jakiś twój drugi błąd już jest w tym meczu. A ty miałeś być liderem tego bloku defensywnego, no tak? Nie powinieneś grać. Akurat oferujesz praktycznie najwięcej jakości z tej obrony, a no jak widać, ta jakość kompletnie gdzieś znikła. Musimy wziąć się w garść. Musimy trochę zreorganizować nasz zespół, bo wychodzi mi na to, że gramy trochę tak rozrzuceni po boisku. Nie ma tutaj jakby zgrania wielkiego, więc musimy to wszystko jakoś na nowo poukładać. Musimy dosyć jakiegoś trochę zawodnika fizycznego do środka, Alfie King. To może być ten piłkarz. Też dodajmy coś, może, nie wiem, na skrzydło? Dodajmy Kwiatkowskiego. No zobaczmy, no i Dubko w Białorusi, lewonożny, prawonożny, przepraszam, ale też potężny. Zobaczymy, co jest w stanie wykombinować w tym meczu. Kwiatkowski, dobre przyjęcie, jest Lopez. Lopez. Do Kwiatkowskiego, proszę bardzo. Dobre wyjście naszego zawodnika, który wszedł na boisko, Dubkow. No i mamy pierwszy celny strzał w tym meczu. Hurra. No, końcówka tego meczu, niestety, ale ten mecz przegramy. Tylko teraz byle nie było to 3-0, dobra interwencja. Ale to było brutalne starcie z rzeczywistością. Jak ta grupa piłkarzy może sobie poradzić na dłuższą metę? No musimy na pewno budować swój kapitał, musimy budować swoją drużynę. Musimy znać tę ligę lepiej, znać zespół lepiej. No i z czasem może będzie widać efekty. Na razie porażka z MK Dons 0-2. No, porażka 0-2. To jest słaby start, to jest zły start, biorąc pod uwagę, że MK Dons raczej też nie należy do jakichś potentatów ligowych, ale dobrze widzicie, jaką mamy jakość. Sami widzicie, że my mamy taką jakość, jaką, no, jaką mamy tak naprawdę. Jeżeli chodzi o rating całej drużyny, to pasujemy się chyba na samym dole tej tabeli, więc jesteśmy faworytami do spadku. Także każdy dobry wynik powyżej strefy spadkowej będzie tutaj brany jako sukces. Pewnie też się zastanawiacie, bo będziecie pewnie mnie pytali, jak to jest, jak to zrobiłem, jak to wykombinowałem, taki zespół w takim krótkim czasie, skąd mam te świetne stroje. No toż kilka programów to gwarantuję, będę je wrzucał w opisie. Za jeden musicie zapłacić $5, żeby z niego korzystać. Nie wiem, czy będzie później dostępny za darmo, czy też nie. Frosty Editor to jest pierwszy program, w którym edytuję stroje, wrzucam stroje, eksportuję moda. Drugi program to jest Mod Manager, w którym ładuję tego moda no i uruchamiam z nim grę. O, Paul Pogba wrócił do Juventusu, ciekawy transfer. Poza tym jest jeszcze Cheat Engine, dzięki któremu mogę bardzo, bardzo szczegółowo edytować i wpływać na grę. Dzięki temu mogłem skompletować drużynę młodzieżowców, wysyłać scoutów do krajów, do których normalnie tych scoutów wysłać nie można. Także te trzy programy, plus jeszcze pobrałem taki mod, bo oczywiście EA wydało wreszcie patch do kariery, ale ja ten patch olałem, bo już wcześniej miałem przygotowany właśnie taki mod, przygotowany pod te programy, które tutaj mam. On wprowadza realizm transferów między innymi. No i jak sami widzicie, jeden z tych transferów to Paul Pogba do Juventusu. Naszym kolejnym rywalem jest Accrington Stanley. Who are they exactly? Tak jest też skład. Trochę stwierdziłem, że być może tamta formacja była zbyt ofensywna, za dużo ofensywnych piłkarzy na boisku, także trochę to zorganizowałem lepiej, żeby to w środku pola nie miało takiego bałaganu. Pojawia się King na środku pomocy. To jest nominalny stoper, ale może grać na środku pomocy. Też ma dobre do tego predyspozycje, żeby stworzyć silny fizyczny duet z Cooperem. No i mam nadzieję, że on zda egzamin w meczu z Accrington Stanley na wyjeździe. No i jesteśmy już ostatni naszego rywala. Czas na drugą kolejkę EFL League One. Chciałbym was też poprosić, jak już jesteśmy na początku tej serii, mam nadzieję, że ona będzie trwała długo, ale trwała długo będzie tylko wtedy, kiedy będzie wystarczająco mocne wsparcie ze strony widzów. Jeżeli ja widzę, że seria traci na zainteresowaniu, to ja też tracę na takim zainteresowaniu, co jest dosyć naturalne, więc ja liczę na wasze wsparcie pod tym filmem, na łapki, subskrypcje i, co ciekawe, piszcie w komentarzach, którego z tych piłkarzy tutaj wspieracie najbardziej, który z waszym zdaniem tutaj jest największym kandydatem do dobrej kariery na przyszłość. Który z tych piłkarzy jest u was na liście na najwyżej. No i teraz dobry początek Accrington Stanley, mieli stały fragment gry. Jeszcze ta piłka wraca,
No i słupek ratuje nasz zespół, co za potężne uderzenie. Ta piłka jeszcze raz jest potężnie uderzona, tym razem już znacznie wyżej. Ale początek, a Kingston Stanley arcy intensywny, no i od razu pierwsze ostrzeżenie zostało tutaj nam pokazane. No, centra w pole karne, ale tu mamy naszego dwumetrowego gościa, który decyduje się, że nie użyje głowy, tylko nogi i poda prosto pod nogi rywala. Także w jego wypadku chyba tylko głowa powinna pracować w takich sytuacjach, bo noga nie za bardzo umie. Lopez, ciekawy manewr. Becker. I dośrodkowanie do Lopeza. Dlaczego głową? No, Dinge, coś ty teraz narobił najlepszego. I co? Dinge też naprawia. I Dinge podaje. Co tutaj się dzieje? Co tutaj się stało? Ja pierdzielę. Angielska trzecia liga. Styl życia. Teraz Jan Becker dostaje piłkę za linię obrony. Czy z niej skorzysta? Oto jest pytanie. Podaje piłkę do Kerku. Kerku do Lopeza. I Lopez sam na sam. Lopez. No to była nasza najlepsza szansa w tych dotychczasowych meczach. Dlatego też robimy zmianę. Wejdzie nasz kot z Konga Loom, który ma całe 4 gwiazdki słabszej nogi. Może to mu pomoże. Dubkow wejdzie za drugiego z kotów. No i też pojawi się na boisku. Być może... Kwiatkowski. No Kwiatkowski miał dobre wejście w poprzednim meczu. Loom. Do Dubkowa. Dubkow. Pokazuje się Kwiatkowski. Jest Kwiatkowski. Jest też w zamykającą akcję Balan! Jest! Jest gol! Dawid Balan! Historia dzieje się na naszych oczach. Mołdawianin strzela gola. I to jeszcze jak? Klatką piersiową, bo z nogi nie dał rady. Bramkarz kapitalnie broni, ale jest klata. Jest Dawid Balan. Jest 1-0. Zobaczmy, akcja skrzydająca. Wejście Kwiatkowskiego z ławki. Strzał obroniony kapitalnie. Piłka się odbija, nawet nie zdążył zareagować Dawid Balan. Nawet barkiem. Bramkę strzelił gola Balanem. Komedia dzieje się na naszych oczach. No, ostatnia akcja tego meczu. Czy jeszcze coś zrobi Accrington Stanley? Petrauska słapie. I może teraz daleko wybić piłkę. Sędzia kończy mecz. Wygrywamy. Tak jest. Wygrywamy. Za Accrington Stanley 1-0. Pierwsze zwycięstwo Jakuba Błaszczykowskiego w roli trenera Berry FC. Hurra. Po meczu za Accrington Stanley czas na EFL Cup, Puchar Ligi, więc dajemy szansę zawodnikom rezerwowym, a między innymi zawodnikom, którzy się dobrze pokazali z ławki. Jest Kwiatkowski, jest Dubkow, poza nimi jest Loom, Kilberg, Morgan na środku obrony i Brown na prawej stronie naszej defensywy. Przy okazji dzisiejszego spotkania w Pucharze Ligi debiutuje nasz strój wyjazdowy, strój alternatywny. No, Shrewsbury ma takie dosyć dziwne komplety. Jeden niebiesko-żółty, czyli mieszający się z naszym niebieskim, a drugi fioletowy, czyli też praktycznie podobna barwa, czyli nie zgrywający się z naszymi strojami, więc my wychodzimy w nowym stroju, takim blisko złotego. No i oby był zwycięski. Pierwsza akcja naszego zespołu jest Dubkow. Dubkow z dystansu, zmuszony do interwencji bramkarz, dobitka. Ale nic z niej nie wynika. Loom. Dobre zgranie do Kilberga. Kilberg. Pokazuje się Kwiatkowski. Wyłożenie piłki. Kilberg. Piłkarz z Wysp Owczych. W 5 minucie daje nam prowadzenie. No kto by się tego spodziewał? No taki wyjątkowy zawodnik w polu karnym. No on tutaj był wprowadzony do zabezpieczenia środka pola. Tu proszę bardzo, jak szybko rozpoczynamy ten mecz. Dobre wejście przede wszystkim tego tutaj zawodnika. Dośrodkowanie. Uchylił się Dubkow. No ja szkoda. Chciałem właśnie do niego to zagrywać. To była piłka do niego na głowę idealnie. No ale wbiegał Gudmund Kilberg. I on strzela gola. Dobre podanie do wbiegającego Dubkowa. Dubkow tutaj zbiera przeciwnika. Loum podaje do Dubkowa. Dimitri. No. Dobra akcja. No. Roszu Gilles. Centra w pole karne, no taki szczupaczek z 16 metrów. Ciekawa próba, ale nie może takie coś zaskakiwać bramkarza. No, teraz. Ładnie, rozpędza się Kwiatkowski. Kwiatkowski, lewa noga, Kwiatkowski! Ależ urwał!
Co za bramka naszego piłkarza! Ależ to był strzał! Prowadzimy 2-0 w meczu ze Shrewsbury. Już chyba nic nam tego awans nie odbierze, ale zobaczmy na te mocne uderzenie od poprzeczki. Ulala, jeszcze od słupka piłka. No, to jest ten strzał. Popatrzmy. Poprzeczka, słupek, piłka wpada. Ależ ona nabrała rotacji, Kwiatkowski. Aż macha tą kamerą. Dariusz Kwiatkowski, brawo. No, take a bow. Zobaczmy, Shrewsbury lewym skrzydłem. No, kolejny zwód piłkarza Shrewsbury. Starają się wyprowadzić tę piłkę, ale co oni robią? Biega w kółko Giles. Giles dośrodkowuje. I gol! A jednak, wypracowali to. Czekali. Edwards dokłada nogę, mają gola kontaktowego. No, ostatnia chyba akcja tego meczu, tak! Mamy awans! Do kolejnej rundy EFL Cup. Liga Europy coraz bliżej, proszę Państwa. Pokonujemy Shrewsbury 2-1. A ten piłkarz, Dariusz Kwiatkowski, naprawdę kapitalny występ tego zawodnika. Nie pierwszy zresztą. On daje jakość, a ten jego gol tę jakość tylko zwiększa. No i od razu po meczu Dariusz Kwiatkowski. Dziękuję. I trzeba powiedzieć, że to naprawdę był imponujący występ. Na dzisiejszy odcinek to by było na tyle. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi, drogi Berry FC z trzeciej ligi, z takiego praktycznie dna. Gdzie ta droga się zakończy? Oglądajcie kolejne nasze przygody i oglądajcie nasze kolejne, mam nadzieję, zwycięstwa. Zostawcie łapkę w górę, lajkujcie, subskrybujcie na PiS.